Królewna Śnieżka i Nimfa Leśna. Pewnego razu na szczycie bardzo wysokiej góry żyła sobie zła królowa o imieniu Hella. Hella zawsze chciała być najpiękniejsza na świecie, ale królewna Śnieżka, która żyła we wspaniałym zamku, była od niej piękniejsza. Dunkow? Co ty znów jesz? Moja królowo, jem stek oblany sosem. Zechciałabyś kawałek? Nie, muszę uważać na to, co jem. Ale to jest najlepszy stek na świecie, moja królowo. Och, Dunkow, idź sobie jeść swój stek. Zostaw mnie samą z tą małą nimfą. Dunkow poszedł do rogu jaskini i dalej z przyjemnością jadł swój stek. Mała nimfo, co się stanie, jeśli nie będziesz mogła dziś polecieć do nieba? Mała nimfa ze strachem trzepotała skrzydłami w klatce. Światło pełni księżyca gaśnie, nieprawdaż? Więc co się stanie, jeśli w nocy nie będzie światła na niebie? Ciemność! Hella planowała uwięzić nimfę w swojej jaskini i zgasić światło księżyca. Tak, aby mogła wykonać swoje złowieszcze plany, nie będąc przez nikogo widzianą. Tymczasem najlepsi przyjaciele Śnieżki, 7 krasnoludków, wychodzili z kopalni, gdzie pracowali cały dzień i szli przez las w kierunku zamku. Mędrku, czy zawsze robiło się tak ciemno, kiedy wracaliśmy do zamku? Tak jakby... To już czas na spanie? Niebo było tak ciemne, że krasnoludki nawet się nie widziały. Mędrek zdał sobie sprawę, że nie widać było nawet księżyca i gwiazd na niebie. Coś jest nie tak. Światło pełnego księżyca zgasło. To wyjaśnia, dlaczego niebo jest takie ciemne, chłopcy. Ale dlaczego światło księżyca zgasło? Jedna z leśnych nimf musi mieć kłopoty. Księżyc w pełni traci światło, jeśli tak się stanie. Musimy natychmiast wracać do zamku. Chodźmy! Krasnoludki użyły swoich górniczych lamp, aby oświetlić sobie drogę do zamku. Tymczasem królewna Śnieżka i książę Antoine obserwowali wszystko z zamkowego balkonu. Dziś jest o wiele ciemniej niż zazwyczaj. A 7 krasnoludków nie wróciło. A co jeśli się zgubią w ciemności? Nagle książę Antoine zauważył światło latarek między drzewami. Spójrz na te światło, moja księżniczko. Czy to może być 7 krasnoludków? Och tak, tak, to muszą być oni. Królewna Śnieżka wyszła ich spotkać przed zamkiem. Kochane krasnoludki, jest tak ciemno. Jak znaleźliście drogę? Jesteśmy górnikami, moja księżniczko. Pracujemy pod ziemią. Nasze lampy wskazują drogę. Ale mamy złe wieści, nasza królewno. Nimfa, która daje światło pełni księżyca, musi być w niebezpieczeństwie, ponieważ żadna noc nigdy nie była tak ciemna. Nimfa, która pomogła mi w lesie? Czy to może być ona? Może potrzebować naszej pomocy? Musimy to sprawdzić.
królewna Śnieżka zaczęła biec w kierunku najstarszego i najciemniejszego pokoju na zamku, gdzie trzymali złe magiczne lustro Heli, które zawsze mówiło prawdę. Lustereczko, powiedz przecię, co się dzieje z leśną nimfą? Magiczne lustro pokazało jej, że nimfa została uwięziona w klatce. Znam to miejsce, w którym stoi klatka. Jaskinia Heli. Królewna Śnieżka wsiadła na konia i ruszyła z wielką odwagą, by uratować nimfę, nieświadoma tego, co może się stać. Dalej, Śnieżko, dasz radę. Nie bój się ciemności. Dalej, Prego. Prego nie zrobił tego, o co go prosiła. Co się stało, Prego? Boisz się? Prego się nie ruszył, bo stał przed nim Gabcio. Gabcio, co ty tu robisz? Nie chciałem zostawiać cię samej, moja królowo. Zobacz, wziąłem dla ciebie lampę. Królewna Śnieżka zabrała ze sobą Gabcia i wyruszyli w drogę. Więc taka jesteś odważna, Śnieżko? Zobaczysz! Hella zaczęła wypowiadać magiczne zaklęcia do szklanej kuli. Tymczasem Gabcio i Królewna Śnieżka, którzy jechali na koniu, zaczęli słyszeć dziwne odgłosy. Co to za hałas? Księżniczko? Dźwięki, które słyszeli, dochodziły z korzenia bluszczu kontrolowanego przez magię Heli. Nagle korzenie zaczęły owijać Gabcia i Śnieżkę mnóstwem gałęzi bluszczu. Ale Prego szybko się wycofał i uwolnił się w ostatniej chwili. Pomocy! Prego wypatrzył korzenie bluszczu swoim sokolim wzrokiem. Po kilkukrotnym uderzeniu podkową w ziemię, zaczął galopować w kierunku korzeni. W końcu nadepnął na magiczny korzeń bluszczu. W tym momencie magia przestała kontrolować bluszcz i gałęzie zaczęły się cofać. Śnieżka i Gabcio zostali uwolnieni. Dziękuję, Prego. Jesteś niesamowity. Ruszajmy, Gabciu. Jedźmy uratować nimfę. Hella stała naprzeciwko czarnego lustra z Dunkowem. Śnieżka nigdy nie uwolni się z tego bluszczu, Dunkow. Jutro to ja znów będę najpiękniejsza na świecie. Tak, moja królowo. Twoje magiczne winorośle na pewno ją już zniszczyły. Królewna Śnieżka i Gabcio w końcu dotarli do jaskini Heli. Potajemnie weszli do środka, nie wydając żadnego dźwięku. I zobaczyli w rogu klatkę. Gabcio, zostań tutaj i nie wydawaj żadnych dźwięków. Śnieżka małymi kroczkami podeszła do klatki, tak aby Hella i Dunkow jej nie zauważyli. A następnie podniosła przykrycie i otwarła klatkę. Nimfa wyleciała z klatki i po cichu wylądowała na ramieniu królewny Śnieżki. Królewna powoli wróciła do Gabcia. Ale kiedy już mieli wyjść z jaskini, Gabcio nagle potknął się o kamień i upadł. Cisza w jaskini została przerwana. Co to za hałas? Jaki hałas, moja królowo? Zauważyli nas! Biegnij, Gabcio! Hella widziała, jak królewna Śnieżka i Gabcio wybiegają z jaskini. Śnieżka? Jak udało ci się uwolnić z bluszczu? Wtedy zobaczyła, że klatka jest pusta. Nie! Zabrali też nimfę! Dunkow, biegnij i złap ich!
mimo że Dunko wbiegł za nimi, nie był w stanie ich złapać. Tymczasem Śnieżka, Nimfa i Gabcio dotarli do Prego i zaczęli oddalać się od jaskini. Nie, nie, nie! Znów to samo! Znów przegraliśmy! Muszę być najpiękniejszą kobietą na świecie! Królewna Śnieżka zatrzymała konia Prego wśród drzew. Teraz jesteś wolna, leśna nimfo. Leć i zapal nasz księżyc w pełni. Nimfa poleciała do nieba z dłoni Śnieżki. Gdy nimfa zatrzepotała skrzydłami, gwiazdy znów zaczęły świecić i wreszcie księżyc w pełni zaczął odbijać swoje światło w noc. Niebo znów błyszczy. Wróćmy więc do naszego zamku. Więc pozwól mi teraz wyłączyć lampę, moja królewno. Kiedy królewna Śnieżka i Gabcio przybyli do zamku, wraz z innymi krasnoludkami i księciem patrzyli na gwiazdę na niebie i złożyli życzenia. W końcu życzenia dobrych i serdecznych ludzi spełniają się prędzej czy później.